W dniu dzisiejszym otrzymałem powołanie na stanowisko wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, zaszczyt, ale zarazem zobowiązanie. Chciałem powiedzieć, że moje losy zawodowe były już kiedyś związane z Najwyższą Izbą Kontroli. Po ukończeniu Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pracowałem w izbie przez ponad dwa lata. W kolejnych latach byłem mianowanym urzędnikiem służby cywilnej i pełniłem odpowiedzialne funkcje. Jako dyrektor generalny Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, a od 2005 roku jako dyrektor generalny Ministerstwa Zdrowia. Miałem możliwość pracy z ministrami zdrowia, z panem Markiem Balickim, z panem profesorem religą, z panią marszałek obecną Sejmu, panią Ewą Kopacz. Współpraca zawsze układała mi się dobrze, i myślę, że Wyniesione z tej pracy doświadczenia będę mógł obecnie wykorzystać w najlepszy sposób w pracy dla Najwyższej Izby Kontroli.